10 najlepszych postaci filmowych w historii. Materiał oparty jest na rankingu ze serwisu FilmWeb. I zaznaczam, niestety żadna kobieca postać nie załapała się na listę. Otóż miejsce 10 z tego rankingu to ocena 9,38, a najlepsza postać kobieca otrzymała 9,19 i jest to postać Niny Sayers z Czarnego Łabędzia. Zobaczmy więc, co mówi czołówka FilmWebu. I zapraszam Was do stworzenia własnego rankingu 10 najlepszych postaci filmowych. Randall Patrick McMurphy, główny bohater Lotu nad kukułczym gniazdem. Postać tę odtworzył Jack Nicholson. Jest to jeden z najlepszych przykładów antybohatera zarówno w literaturze, jak i w filmie. McMurphy, mając na celu wyłącznie realizację własnych interesów, udawanie wariata i odbycie odsiadki w szpitalu psychiatrycznym zamiast w więzieniu, gdzie wykonywałby ciężkie prace robotnicze, pomaga również innym pacjentom. Mając na nich spory wpływ, sprawia, że ich codzienność przestaje być tak monotonna, a jego nieustanne spory z zimną i stanowczą siostrą oddziałową całkowicie odmieniają życie szpitala. Kevin, czyli główny bohater filmu Split z 2016 roku. Otóż Split to amerykański thriller psychologiczny, którego reżyserem i scenarzystą jest Night Shyamalan. W filmie wystąpił m.in. James McAvoy i to on jest odtwórcą roli Kevina. Otóż trzy dziewczyny, Cassie, Clary i Marcia, zostają porwane przez człowieka o 23 osobowościach. Właśnie Kevina. Muszą uciec, nim ujawni się 24 osobowość, zwana Bestią. Don Vito Corleone, czyli mafiozo z Ojca Chrzestnego. W filmach rolę Vita zagrał Marlon Brando w części pierwszej oraz Robert De Niro w części drugiej. Podczas prohibicji rodzina Corleone wzbogaciła się na handlu alkoholem. W tym czasie Don Vito poznał innych Donów, którzy z nim współdziałali, ale popadł w konflikt z rodziną Ala Capone, który jednak nie przerodził się w wojnę. W tym też czasie stracił kontakt z rodziną, m.in. jego syn Michael zbuntował się. Po zakończeniu II wojny światowej firma importowała włoskie towary, wtedy też córka Vito wyszła za mąż za Carla Rassi, a z wojny powrócił syn Michael. Postać Vita Corleone jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci w całej historii kina. Jack Sparrow. Fikcyjny bohater, pirat i kapitan statku w serii filmów Piraci z Karaibów, stworzonej przez Teda Eliota i Terego Rossio, grany przez Johnny'ego Deppa. Oczywiście. Sparrow miał być początkowo postacią drugoplanową, jednakże ostatecznie to wokół niego toczy się akcja. Kapitan został ożywiony przez aktora Johnny'ego Deppa, który oparł charakterystykę postaci na gitarzyście Rolling Stones, Keithie Richardsie. Swoją drogą Johnny Depp i Keith Richards grają razem w zespole Hollywood Vampires. Seria Piraci z Karaibów została zainspirowana tematycznym parkiem rozrywki Disneya o tej nazwie i w 2006 roku, kiedy park został odrestaurowany, wprowadzono do niego postać Jacka Sparrowa. W filmach Jack Sparrow jest członkiem Trybunału Braci. Potrafi być zdradliwy, niebezpieczny, ale z licznych opresji wychodzi cało dzięki sprytowi i próbom negocjacji. Czyni to częściej niż przez użycie broni czy siły. Za wszelką cenę stara się unikać niebezpiecznych sytuacji i walczy tylko w razie konieczności. Pułkownik Hans Landa, czyli łowca Żydów, bezlitosny, a co najważniejsze cyniczny drań, który bez mrugnięcia okiem rozkazuje dokonanie masowej egzekucji na bezbronnych uciekinierach. Jest to oczywiście jeden z głównych bohaterów filmu Bękarty Wojny w reżyserii Quentina Tarantino. Wszystkie sceny, w jakich pojawia się Christopher Waltz, bo on gra właśnie Hansa Landę, wywołują u ludzi niepokój i poczucie bezsilności. Jego draństwo zostało docenione przez Akademię, także gratulujemy Oscara. Arnie Grape,
czyli jeden z głównych bohaterów filmu Co gryzie Gilberta Grape'a. Film z 1993 roku. W małym miasteczku Endora w stanie Iowa w USA mieszka Gilbert Grape, grany przez Johnny'ego Deppa. Kiedy w piwnicy powiesił się jego ojciec, jest zmuszony do zarabiania i opiekowania się całą rodziną, dwiema siostrami, chorobliwie otyłą matką i upośledzonym umysłowo bratem Arnim, granym przez Leonardo DiCaprio. Pewnego dnia przez miasteczko przejeżdża konwój wozów z przyczepami kempingowymi. Jeden z nich ulega awarii i jadąca w nim Becky, czyli Juliette Lewis, wraz ze swoją babcią musi pozostać w nim nieco dłużej. Gilbert i Becky bardzo zbliżają się do siebie. Hannibal Lecter, postać fikcyjna, jeden z głównych bohaterów powieści Czerwony Smok, Milczenie Owiec, Hannibal i Hannibal po drugiej stronie maski oraz oczywiście główny bohater filmów pod tymi samymi tytułami opartymi na powieściach. Hannibal Lecter przeżył piekło wojny, w czasie której został sierotą. Wydarzenia te sprawiły, że stał się zamknięty na świat. Przez pewien czas był niemową. Z początku wydawałoby się, że jego system wartości oparty jest na pojęciu dobra i zła. Jednak poprzez pragnienie zemsty Hannibal przeistacza się w bestię, której celem jest eliminacja ze społeczeństwa ludzi, którzy nie zasługują na to, by żyć. Pustka, która została w nim po zakończeniu wojny, sprawia, że stał się sierotą wojenną o potwornej samokontroli, co pozwolił mu bez problemów oszukiwać wykrywacze kłamstw podczas badania. Jego ponadprzeciętna inteligencja pozwoliła mu na zdobycie doskonałego wykształcenia, szczególnie w dziedzinie anatomii. W postaci Hannibala wystąpiły wszystkie symptomy psychopatii z grupy symptomów emocjonalnych. Jego inteligencja powoduje, że nie jest impulsywny i nie ma wielu cech z grupy odchyleń społecznych. Spośród 21 cech typowych dla seryjnych morderców u postaci Hannibala Lectera występuje tylko 5. Nie występują u niego takie cechy jak na przykład skłonności samobójcze, paranoidalne myślenie bądź poczucie bezsilności. Wyraźny jest za to w przypadku tej postaci motyw ofiary połączony z oszczędzeniem osób, które mają cechy skłaniające seryjnego mordercę do ich szanowania. Joker, jednakże chodzi tutaj o Jokera z roku 2008. W filmie Christophera Nolana Mroczny Rycerz w rolę Jokera wcielił się Heath Ledger. W wywiadzie dla The New York Times Ledger opisał swoją postać jako psychopatycznego, wielokrotnego mordercę schizofrenicznego klauna pozbawionego empatii. W przeciwieństwie do poprzednich filmowych wcieleń, gdzie skóra została wybielona chemikaliami, w tym filmie ma przefarbowane włosy na zielono oraz rozmazany biało-czarno-czerwony makijaż, który częściowo zakrywa blizny po rozciętych ustach. W trakcie filmu Joker podaje sprzeczne historie, w których wyjaśnia, skąd ma swoje blizny. Ogólnie planowano, aby Joker pojawił się również w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. W 2012 roku, niestety w związku ze śmiercią Ledgera, który wcielał się w postać Jokera, do występu nie doszło. Z powodu tragicznej śmierci aktora reżyser Christopher Nolan zapowiedział, że nie zamierza wracać do postaci Jokera, aczkolwiek w adaptacji książkowej filmu autorstwa Grega Coxa wspomniano o pobycie Jokera w Arkham Asylum, który miał rzekomo być ostatnim przebywającym tam więźniem po wejściu w życie ustawy Denta i przeniesieniu pozostałych osadzonych do więzienia Blackgate. Jego dalsze losy są nieznane. Forrest Gump, czyli tytułowy bohater filmu Forrest Gump. Film powstał na podstawie powieści Winstona Grooma. Treścią fabuły są losy Forresta Gumpa, człowieka z wrodzoną, łagodną odmianą autyzmu, który na skutek licznych zbiegów okoliczności i darów losu bierze udział w najważniejszych wydarzeniach swej epoki i zdobywa spory majątek. W filmie znajdują się autentyczne wstawki dokumentalne, do których za pomocą komputera wmontowano postać Forresta. W ten właśnie sposób Forrest spotyka m.in. Johna Lennona i prezydenta USA, Johna Kennedy'ego i Johnsona. Do biegu potocznego przyszło motto głównego bohatera: życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co się trafi. Inny znany cytat to: biegnij, Forrest, biegnij. A wiecie, skąd się wzięło imię Forresta, czyli Forrest? Od nazwiska założyciela Ku Klux Klanu, gdyż matka Forresta mówiła, że trzeba pamiętać o tym, że czasami robimy coś zupełnie bez sensu. Arthur Fleck, czyli główny bohater filmu Joker z 2019 roku.
W 1981 roku główny bohater Arthur Fleck jest nieudolnym komikiem, który zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przeszerzającą legendą znaną jako Joker. Film zdobył liczne nagrody, m.in. Złotego Lwa, czy też Złote Globy oraz dwa Oscary za najlepszą muzykę i rolę Phoenixa, który wcielił się w postać Arthura Flecka, czyli Jokera przed staniem się Jokerem. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!